Dzień dobry, tu ja mówię. Minął rok od wybuchu konfliktu na Ukrainie. To możemy już w zupełnie innych warunkach, przede wszystkim też przy zupełnie innych emocjach, na spokojnie przyjrzeć się temu, co tam po ponad roku się dzieje i szczególnie co się dzieje w kontekście polskim, bo dzisiejszy tytuł, chociaż mówi o porażkach Putina, to jest rzecz ważna dla nas tutaj w Polsce, bo ja wbrew temu, co mi się wielokrotnie zarzucało w sposób idiotyczny, zupełnie bezpodstawny, żadnym ruskim agentem nie jestem. Zawsze do Rosji, a już do Putina miałem stosunek krytyczny, uważałem tego i uważam tego człowieka za bandytę. Totalnego kajbikistę, bandytę, który niczego dobrego dla Polski nie zrobił i nie zrobi, więc zagrożenie ze strony rosyjskiej jest dla mnie równoważne z zagrożeniem ze strony niemieckiej. I teza główna dzisiejszego odcinka to jest taka, że im gorzej w Rosji i w Niemczech, tym lepiej dla Polski. Nie jest to nic nowego, ale warto od czasu do czasu te podstawy przypomnieć, zwłaszcza w tych no ciągle jeszcze nie gasnących do końca emocjach, gdzie dla mnie niezrozumiały podział wśród Polaków na kibicujących Rosji i Ukrainie. No to jest taka jedna z naszych katastrof narodowych. Ja, proszę Państwa, jestem polskim agentem i kibicuję w tym wszystkim Polsce. I dlatego z tej perspektywy chciałbym dzisiaj pomówić o tym, co zdecydowanie Rosję osłabiło w czasie tego konfliktu. Pomijając oczywiście te wszystkie brednie o wyspach węży, o górkach, kozach, saperach i tak dalej, bo to są wieści dla gawiedzi i tym się tylko i wyłącznie gawieć podnieca ta wojna, tak, ten konflikt tak nie wygląda, jak on jest przedstawiany w mediach, to jest czysty absurd, no to jest po prostu propaganda z jednej czy z drugiej strony i temu się akurat ciężko dziwić, bo w warunkach konfliktu zbrojnego to jest niestety normalne. Proszę Państwa, gdzie Putin przegrał na pewno? Jest kilka takich kluczowych frontów, kilka obszarów, o których nie ma najmniejszych wątpliwości, że tutaj Putin i Rosja poniosły sromotną porażkę, ale żeby do tego przejść, to trzeba też uczciwie, obiektywnie powiedzieć o dwóch sukcesach Putina. Jeden to jest sukces osobisty, jeden to jest sukces, nazwijmy go, terytorialny. Po roku tych zbrojnych konfliktów, tej zadymy, która się dzieje na Ukrainie, no Rosja zdecydowanie powiększyła swój obszar, jeżeli chodzi o zajęcie ziem należących do Ukrainy, niż to miało miejsce przed wybuchem konfliktu. I to jest niewątpliwy, jak dla mnie chyba jedyny sukces w wymiarze rosyjskim, ogólnorosyjskim. Czy on się utrzyma i w jakiej formie się utrzyma, to już zupełnie odrębna historia, bo tutaj przecież nie będziemy bazować na tych wszystkich niedorzecznych opiniach Bartosiaków, tam Wolskich i innych skrzypczaków, bo oni mają po 57 tez dziennie w związku z i teorii, które wygłaszają w związku z tym, co się dzieje na tym polu, na tym froncie. No i drugi sukces to jest to, że Putin pomimo zmasowanej akcji ciągle utrzymuje swoją pozycję. Zmasowanej akcji zewnętrznej i wewnętrznej to już osobisty sukces Putina. Prawdę mówiąc, byłem tutaj sceptyczny co do tego, że jemu się przez rok uda utrzymać na stanowisku i że to stanowisko no, będzie na tyle mocne, aby ciągle być prezydentem Rosji. No ale to jest wszystko, proszę Państwa. Gdzie są niemałe, ale generalne porażki Putina i Rosji? Przypomnę, jakie były założenia podstawowe przed wybuchem tego konfliktu. No, podstawowe założenie Putina było takie, że uda mu się podzielić NATO. No, jak wiemy, to jest absolutna porażka. Nie udało się, chociaż początkowo i Niemcy, i Francja, jeszcze parę krajów podchodziły do tego sceptycznie, ale gdy się okazało, że po raz pierwszy te sankcje nałożone na Rosję rzeczywiście są poważne i dość mocna presja jest ze Stanów Zjednoczonych, to Niemcy i później Francja zostały, czy nawet wcześniej Francja, później Niemcy zostały złamane i to stanowisko mniej więcej w NATO jest takie same, chociaż oczywiście, że jeśli chodzi o szczerość tego stanowiska, to należy mieć poważne wątpliwości, czy Niemcy robią to, co robią, czyli zostały zmuszone tam po iluś sygnałach do przekazania broni, na przykład na Ukrainę, czy oni to robią szczerze, no moim przekonaniem nie robią tego szczerze, no, ale to na pewno nie można powiedzieć, że Putinowi udało się tutaj zrobić linię podziału taką dość tradycyjną w NATO, czyli Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy.
Tego się Putinowi nie udało zrobić. Nie udało się Putinowi osiągnąć podstawowego celu, przecież który głośno wyrażał i zakładał, mianowicie zmiana rządu, przejęcie Kijowa, czy wywołanie na tyle presji Zadymy, bo cała ta akcja z 60-kilometrową kolumną rozciągająca się wokół Kijowa, no to miało, proszę Państwa, oczywiście służyć zbudowaniu chaosu i wykurzeniu Zełenskiego z Kijowa i doprowadzić do zmiany rządu, czyli posadzenia jakichś tam marionetek Moskwy. Na pewno się to, proszę Państwa, Putinowi nie udało, bo to po prostu widać. Na pewno, proszę Państwa, nie udało, na pewno, proszę Państwa, dokonał czegoś, na czym mu kompletnie nie zależało. I co do tej pory wydawało się niemożliwe. No, dokonał integracji na Ukrainie. Tam, gdzie to było dość wyraźne podziały pomiędzy Ukraińcami na zwolenników Rosji i przeciwników Rosji, no to te proporcje się teraz gwałtownie zmieniły i zdecydowanie jest w tej chwili więcej przeciwników Rosji niż zwolenników. Jeśli się znajdują jeszcze jacyś zwolennicy Rosji, no to już naprawdę w tych rdzennych rodzinach rosyjskich, które gdzieś tam wschodnie tereny Ukrainy zajmują. Ale to, co Rosji udawało się tak dobrze i bez żadnego konfliktu zbrojnego przez lata, co powodowało, że Ukraińcy sami głosowali na rosyjskie marionetki po jakichś tam chwilowych rewolucjach typu Majdany, to w tej chwili zostało całkowicie odwrócone. Integracja wśród narodu ukraińskiego, niestety wiemy pod jaką nomen omen banderą, ma miejsce i to jest fakt. Nie udało się Putinowi z Zełenskiego zrobić tchórza, narkomana i polityka, który jest niewiarygodny. Przeciwnie, udało mu się zrobić bohatera Ukraińców i udało mu się zrobić międzynarodowego bohatera i to jest również totalna porażka Putina. Nie udało się Putinowi nie tylko zdezintegrować NATO, ale za to udało się Putinowi wzmocnić NATO, czego mamy dobitny przykład z dzisiejszego dnia, gdy członkiem NATO zostaje Finlandia. I tu w sferze symbolicznej jest, proszę Państwa, kilka upokorzeń Rosji, bo trzeba by zacząć od wojny zimowej, czyli od wojny z 1939 do 1940 roku, gdzie Armia Czerwona została upokorzona i to dość mocno. Wprawdzie Ruscy zyskali tam kawałek Finlandii, no ale nikt nie powie, że to była wojna, która przyniosła jakieś spektakularne zwycięstwo Rosji. Granica NATO się podwoiła, jest w tej chwili ponad 1200 kilometrów. Jeżeli chodzi o granicę NATO z Rosją, to jest kolejny wymiar symboliczny. No już sam fakt, że zamiast dezintegracji mamy integrację plus nowych członków, bo w kolejce też czeka Szwecja, to na pewno nie jest, proszę Państwa, zwycięstwo, tylko porażka Putina. Proszę Państwa, nie udało się Putinowi zastraszyć też Zachodu. To znaczy te pierwsze akcje, kiedy on mówił o tym, że jakiekolwiek wsparcie, jakiekolwiek przekazanie broni na Ukrainę będzie się wiązało z wielkim odwetem, tutaj w domyśle z użyciem broni atomowej, to szybko spełzło na niczym. To była dość też ostra akcja ze strony Chin, bo wiadomo, że żadne mocarstwo sobie nie pozwoli na to, aby Putin sobie w taki sposób brykał i szantażował świat. No to już jest zbyt grubsza sprawa, aby nawet Chiny siedziały w tej sprawie cicho. Zresztą to porozumienie między Rosją a Chinami, ono jest na zasadach chińskich i tu Chińczycy decydują o tym, kiedy podrzucić jakiś tam ochłap Rosji po to, żeby postraszyć Stany Zjednoczone i odwrotnie. No tutaj Chińczycy po prostu trzymają za gardło jednych i drugich i realizują swoją politykę, a nie trzymają jakiś mocny sojusz z Rosją. Także to, czym straszył Putin, również na tym froncie został wręcz ośmieszony, bo to, że w otwarty sposób wiele państw przekazuje broń na Ukrainie, w tym Niemcy, to już jest coś, co można podpiąć pod kategorię ośmieszenia Putina i Rosji, biorąc pod uwagę to, jakie wcześniej mieli stanowisko. Proszę Państwa, kolejna rzecz to jest Nord Stream 2, czyli wielki biznes Putina i Niemców, a to już jest podwójnie dla nas szczęśliwa okoliczność. W związku z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli osłabienia i Niemców, i Rosji, ten biznes został
w drobiazgi roztrzaskany i fizycznie też. No to do tej pory nie bardzo wiadomo, kto to zrobi. Ja wcale bym nie wykluczał, że jest to również dzieło Putina i jego ludzi, ale przyjmuję do wiadomości, że może być to równie dobrze robota w stylu i pod pieczątką tych, o których mówił Sikorski swego czasu, czy pisał na Twitterze, czyli strony przeciwnej. Bo tu jedna i druga strona miała w tym interes, aby coś pokazać, coś udowodnić. Kto ostatecznie to zrobił, to głowy bym za to nie dał. Natomiast jedno jest pewne, ten biznes jest w tej chwili w kompletnej rozsypce. No i w końcu, proszę Państwa, dwa bardzo ważne argumenty, dwa ważne fronty, gdzie też można mówić o całkowitej porażce i Rosji, i Putina. No pierwszy front to jest całkowicie zmienił się stosunek do Rosji wielu państw i to już jest to, że tak wiele państw, no Francja, Niemcy, państwa zachodnie zupełnie inaczej patrzyły na Rosję niż na przykład Polskę, którą cały czas posądzano o rusofobię, no to przecież to miało miejsce przez lata. Teraz ten stosunek do Rosji, ten obraz Rosji zmienił się całkowicie i to akurat jest, proszę Państwa, głęboka zmiana. To już widać po samej Polsce, gdzie przecież też mieliśmy wielu miłośników, no lewica to od zawsze kochała Związek Radziecki, później Rosję, ale też całe to środowisko związane z Gazetą Wyborczą, z Platformą Obywatelską i tak dalej. Przecież oni mieli zupełnie inny, Tusk jeździł pierwszą wizytą do Moskwy, miał przecież budować relacje od nowa i wskrzeszać festiwal w Zielonej Górze. To się całkowicie, proszę Państwa, zmieniło i zmieniło się na niekorzyść Rosji i myślę, że przynajmniej przez jakiś czas będzie to trwała zmiana. No po tym, co zrobił Putin, po tym, co pokazał, no pewnych rzeczy się nie odzobaczy, jak to mówi młodzież, chociaż też trzeba pamiętać, że pamięć polityczna jest wyjątkowo krótka, w każdym razie u wyborców. No i wreszcie zmienił się, proszę Państwa, sam wizerunek Putina z tego gieroja, który topless jeździł na koniu wierzchem po brzegach Bajkału w mrozie. Niemalże, no na osobnika, który wygląda jak chodząca definicja demencji. No, jakkolwiek by nie traktować plotek czy nie plotek, ja myślę, że to nie są plotki. No, te zmiany fizjologiczne u Putina są na tyle wyraźne, jego zachowania, jego sposób chodzenia, w to jak mówi, jak wygląda, no to ewidentnie wskazuje na to, że tu nie mamy do czynienia z człowiekiem, który jest okazem zdrowia, a już na pewno nie mamy do czynienia z takim wizerunkiem, jaki został utrwalany przez lata, czyli karateki, czy tam judoki z czarnym pasem i takiego radzieckiego kowboja, który no właśnie wierzchiem ujeżdża Mustang jeszcze do tego z gołą klatą. To wszystko, proszę Państwa, pomijając bełkot rozmaitych ekspertów, rozmaitych autorytetów i mediów wszelkiej maści, to są po prostu fakty. I ciężko podważać, czy ciężko mówić, że to, o czym opowiedziałem przed chwilą, że to są jakieś sukcesy Putina, z wyjątkiem tych dwóch, które wymieniłem, że on jeszcze ciągle się utrzymuje na swoim stanowisku, no i że w wyniku tych działań, tej akcji zbrojnej, tej napaści, bo też to trzeba w taki sposób definiować, Rosja póki co powiększyła swój potencjał, czy powiększyła swoje terytorium. Na razie nie w sposób trwały, ale to też jest, proszę Państwa, fakt. I w tym kontekście te wszystkie porażki Putina przy tych zwycięstwach, które w zasadzie nam tutaj w Polsce niewiele robią, to są same dobre informacje dla Polski, proszę Państwa, bo do znudzenia będę powtarzał, że im gorzej za naszą wschodnią granicą, czyli im słabsza Rosja i słabsze ich możliwości, słabszy potencjał, tym lepiej dla nas. I to samo dotyczy naszej zachodniej granicy i naszych ukochanych przyjaciół Niemców. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski.
Nie wiem jak reszta, ale ja mogę po kolejny raz podkreślić, jeśli jestem czyimś agentem, to jestem polskim agentem i patrzę na to, co dla Polski jest ważne, co dla Polski jest istotne i co dla Polski jest bezpieczne. Nie kibicuję w tym konflikcie Ukrainie, od początku nie kibicowałem i kibicował, tym bardziej nie będę Rosji. Dopóki te dwa państwa zajmują, to już też kilkukrotnie mówiłem dość brutalnie, dopóki te dwa państwa zajmują się sobą, to dla Polski są najlepsze informacje, no pod warunkiem, że nie będziemy my się zachować frajersko i wchodzić między wódkę i zakąskę, co niestety robimy. Natomiast najważniejsze informacje dotyczące tego, co dla Polski jest ważne, to jest oczywiście słaba Rosja i to są oczywiście słabe Niemcy i to będę powtarzał do studzenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.